Cześć, to Ernest! Jak co każda z tych większych aktualizacji zaszło wiele sekretnych zmian. Jak zawsze zaczniemy od zmian na mapie. Od najmniejszych, ale zanim wystartujemy, to mała uwaga. Muzyka, którą teraz słyszycie w tle, to nowy pakiet muzyczny, który powinien wejść do sklepu. I jeszcze jedno. Na moim serwerze Discord ruszył nowy system reputacji i niedługo będzie kolejny giveaway. Bardzo zachęcam do wbicia i wpisania komendy plusrep@ernest na kanale Kitko Komendy. Tak jak ja teraz to robię w tle. Warto spróbować. I dziękuję. Link w opisie. Okej. Obok zgubnych ziem dalej trwają prace nad budką. Dzisiaj otrzymała nowe piętro i skrzynkę. Kamienna para za to dalej wypatruje, co się dzieje z ich synkiem. Możecie pamiętać, że tydzień temu był w niemałych tarapatach. Na ratunek przybiegł kochany kamienny piesio. A w wulkanie łatwo zauważyć, nawet z kompletnie innej wyspy, że został wybudowany robot. Do wyglądu tego robota zostały dorzucone różne motywy postaci z Fortnite. Głowa na przykład jest według designu Pani Misi. Jego prawa ręka za to jest w stylu Rexa. A jego lewa ręka w stylu drifta. Robot ma nawet część kołnierza drifta. Nogi to też dwie różne historie. Prawa noga robota została udekorowana według wizji pana Pomidora. Naprzeciwko nie mogło zabraknąć jego rywala, pana Burgerka. Wszystkie te style to style, które są też dostępne dla osobliwości. Na jednym z nowych ekranów czytywania widać, że czuwała nad budową robota. I to tyle z sekretnych zmian na mapie, ale też nie wszystkie, które zajdą w tym tygodniu. Zanim przejdziemy do tematu wycieków, o evencie i tak dalej, to skiny. W ostatniej aktualizacji mnóstwo skinów dostało nowe style. Królisia doczekała się nowego, czarno-białego stylu z czerwonymi oczami. Tak samo jej plecaczek. Nowy styl w tej samej palecie kolorów ma też męski wariant tego skina, którego niestety nie mam. Komando Cieni, kolejny skin, którego nie mam, też dostał nowy, czarno-biały styl. I do tego plecak, też z dwoma stylami. Wszystkie te style, które wam teraz przedstawiłem, już są dostępne w grze za darmo dla posiadaczy tych skinów. To oznacza też, że wkrótce wrócą one do sklepu. To jednak nie wszystko. Nowe, jeszcze zablokowane style otrzymały też następujące skiny. Jonesy z bunkra z siwą brodą i wakacyjnym strojem. Stratus podobnie został ubrany w cieplejsze i weselsze barwy. Wyjątkiem jest Demi, która moim zdaniem jest najładniejszym z tych trzech skinów. Ma ona nowy, kontrastujący do oryginalnego ubioru styl. Wszystkie te style do skinów z karyto bojowego będą do odblokowania w wyzwaniach do grywki. Jeśli letnich wyzwań wam było za mało, to twórcy gry mają dla nas kolejną porcję darmowych przedmiotów. Nie wiadomo, czy będzie do odblokowania darmowy karnet bojowy, raczej nie, ale za wyzwania do grywki będą nowe style, które wam chwilę temu przedstawiłem. Do tego mnóstwo punktów doświadczenia i kilka ekranów czytywania. Dalej w temacie stylów to Łyba też otrzyma nowy styl w tematyce World Cupa, ale na razie nie można go jeszcze podejrzeć w grze. Jeśli chodzi o darmowe przedmioty, to nadal nie wszystko. Z okazji drugich urodzin Fortnite, które będą 27 lipca, dogrywaj do wyzwania Urodziny Fortnite. W następnym tygodniu powinien wejść nowy zestaw darmowych wyzwań i w tym roku będzie w sumie 5 wyzwań. Do odblokowania będzie takie oto urodzinowe malowanie na broń, pakiet muzyczny z muzyką busa bojowego z urodzin Fortnite z poprzedniego roku. Ach, dobre czasy. Jeszcze graffiti i emotka. Za wykonanie 4 wyzwań otrzymamy taki oto zbierak w postaci kawałka ciasta urodzinowego na widelcu. Bardzo fajne. A w temacie eventu to oto wszystko, czego dowiedzieliśmy się z plików gry. Dobra, może trochę przesadziłem, ale dużo informacji zostało zaszyfrowane przed nami w plikach gry i nie będzie za bardzo opcji zaspoilerować całego eventu do soboty, czyli do dnia, kiedy ten event będzie miał miejsce. Ale dzięki kilku mniejszym wyciekom wiemy, że ten event, walki robota z potworem ze Srogiego Szczytu, rzeczywiście się odbędzie. Będzie do tego przygotowany oddzielny tryb i w jakiś sposób, albo losowo, będzie można wybrać stronę potwora lub robota. Do odblokowania będzie ikona sztandaru Team Robot, czyli drużyna robota, oraz Team Monster, czyli drużyna potwora. Do tego w plikach gry są też takie oto dwie emotki, Team Robot oraz Team Potwór. Nie wiadomo, czy one będą do odblokowania do szafki, czy tylko podczas tego wydarzenia. Jeśli chodzi o to, po której stronie będziemy walczyć, to prawdopodobnie to będzie losowe. W tym wyjątkowym trybie będą dwie duże drużyny i każda z nich będzie walczyła przy pomocy swoich ogromnych towarzyszy. Wiemy, że każdy gracz w tym trybie będzie miał po 500 punktów zdrowia oraz po 500 punktów osłony, a do tego plecak odrzutowy z nieskończoną ilością paliwa. Co ciekawe, dzięki Siloxowi wiemy, że w plikach gry skrywa się skin dowódczyni drużyny mecha, czyli robotów. Silox na swoim Twitterze udostępnił nagranie, na którym przez moment udało mu się pokazać tego skina. Ja widzę dwie możliwości. Albo to będzie ubiór do kupienia w sklepie, albo skin, który każdy będzie miał automatycznie założony w drużynie robota w trybie tego wydarzenia.
Na koniec chciałbym wam pokazać nową broń, która wkrótce wkroczy na pole walki. Jeszcze nie ma w normalnej grze, ale odkryto sposób, jak ją zdobyć w trybie kreatywnym. Otwierając prezenty macie szansę na wydropienie sekretnej snajperki, zwiadowca burzy. Prawdopodobnie po najbliższej aktualizacji zawartości w zwykłych trybach będzie występowała w klasach fioletowej i złotej. Odpowiednio do tych klas ta snajperka będzie zadawała 81 lub 85 punktów obrażeń w ciało. Wyróżnia się tym, że strzały bez celowania są 100% celne, jakbyśmy z niej celowali. Jeśli jakimś programem nałożycie na swój ekran celownik, to będziecie mieli trochę lepszy i szybszy sztucer ze 100% celnością nawet bez celowania. To nie wszystko. Specjalną cechą tej broni jest to, że gdy celujemy, w lewym dolnym rogu widać radar. Na tym radarze jest obrazek mapy, na którym jesteśmy zaznaczeni my i do tego ten radar wyświetla obecną strefę. Niestety jest to trochę zepsute w trybie kreatywnym. Nie wyświetla na pozycji innych graczy, to byłaby już przesada. Do tego podczas celowania jest fioletowa strzałka. Nie jestem pewien, jaki jest jej cel, ale zdaje się wyznaczać południe. Zastanawia mnie też, jaki jest cel tej snajperki. Dobra, i to tyle. Dajcie znać, co nie uważacie. Jak widzicie, przeładowuje się dość szybko i ma niezłą szybkostrzelność. Obrażenia też nie są takie złe. W dobrych rękach będzie dużym zagrożeniem. Nie mówiąc już o no-scope'ach. I to tyle na dziś. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.